Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym live Fotoformy. Moim gościem dzisiaj Jerzy Łapiński. Wybitny fotograf, no, reprezentant fotografii tradycyjnej, bo tak to trzeba chyba nazwać, nie analogowej. Chociaż ja bardzo lubię używać określenia fotografia analogowa, ale dzisiaj będziemy mówili jako o fotografii tradycyjnej, czyli tej, którą naprawdę trzeba było napracować się i mieć jakąś wiedzę i doświadczenie. Rzeczoznawca sądowy, wybitny fotograf, no i wiele, wiele dobrego można o tobie mówić. I też obserwowałem tuż przed tym live'em opinię na temat naszej dzisiejszej rozmowy, że warto posłuchać, że jesteś wielkim autorytetem w ogóle w fotografii tej tradycyjnej i myślę, że ogólnie fotografii, ale zwłaszcza fotografii tradycyjnej, bo na forach, na Facebooku, na forach związanych z fotografią właśnie tradycyjną, każdy tam bardzo dobrze się o tobie wyrażał. Jesteś też surowym recenzentem, a myślę, że to jest dobre, ponieważ jak się dostanie konstruktywną zjebkę, to się człowiek do pracy bierze. Ja tak mam osobiście, więc to okej, ale do rzeczy. Ja zadam pierwsze pytanie, które jest takie dosyć banalne, ale każdemu zadaję, więc dzisiaj też i to bardzo mnie interesuje. Jak się zaczęła twoja przygoda z fotografią? Dzień dobry na początek. Otóż moja przygoda się zaczęła w taki troszeczkę, znaczy z jednej strony normalny, z drugiej niecodzienny sposób. Otóż w normalny sposób to było to, że dostałem do ręki przyzwoity aparat i zacząłem przez niego patrzeć na świat. I zobaczyłem, że tym aparatem można dużo zrobić. A ten niecodzienny sposób polegał na tym, że chcąc się nauczyć fotografowania, kupiłem sobie książkę i to w języku angielskim, która się nazywała The Complete Photographer Andreasa Feiningera, takiego znanego amerykańskiego fotografa. I to była genialna książka, która otworzyła mi umysł na to, czym jest fotografia. Ona miała ten plus, że dało się ją czytać w poprzek. To znaczy były pewne adnotacje takie na marginesach, które prowadziły w głąb książki, omijając tą naturalną kolejność od pierwszej do ostatniej strony. I to była książka, która mówiła o tym, jak narzędzia fotograficzne umożliwiają nam rejestrację świata za pośrednictwem fotografii. Nie było tam przepisów wywoływaczy, budowy aparatów, tych wszystkich pierdół, które są w normalnych polskich tam z owego czasu podręcznikach, tylko po prostu ogólna synteza wszystkiego. I no, do tej pory mam egzemplarz tej książki. W latach 80. wyszło polskie tłumaczenie, które się nazywało, zdaje się, o fotografii prawie wszystko, ale jakoś to było słabe, źle ilustrowane i no, gorzej wyglądało niż ten mój oryginał. I ta książka zapoczątkowała właściwie moją fotografię. Od tego zacząłem fotografować, bo zobaczyłem, że fotografia to nie są tylko zdjęcia z wakacji, no do tego się wtedy powszechnie używało fotografii, ale również jest to przekazywanie swoich uczuć. Wiesz, ja pamiętam, kiedy uczyłem się fotografii i terminowałem w zakładzie fotograficznym, to na jednym negatywie oczywiście ludzie wtedy oszczędzali w czasach PRL-u. Od Bożego Narodzenia do Bożego Narodzenia przez komunię czyjąś i wakacje, wszystkiego po kilka klatek tylko. No nie było tak, że dzisiaj ktoś robi 1000 czy 2000 zdjęć na jednym wyjeździe, chociaż fotografowie ślubni, niektórzy, z którymi rozmawiam tutaj na live'ach, mówią mi nawet o 10 tysiącach zdjęć z jednej nocy. Matko Boska. A ja robiłem 5 klisz, czyli 150 zdjęć, a oddawałem w albumie setkę. I wydawało mi się, że te 50 górki no, były takim bezpieczeństwem, że ja mogę dużo popsuć.
A dzisiaj z 10 tysięcy, nie wiem, każdy chyba mógłby pójść na wesele i zrobić zdjęcia, bo z tych 10 tysięcy da się coś wybrać, wykadrować, poprawić. Nie da się najczęściej. Najczęściej się nie Ale da. nie miałeś tak, że ktoś przyjdzie do ciebie, ratuj, masz tutaj pliki, weź coś z tego zrób. No, czasami się tak zdarza. Ja się zajmuję, no, oprócz tradycyjnej techniki ciemniowej, również cyfrową obróbką i drukowaniem zdjęć. No, staram się drukować jak najwyższej jakości i najczęściej się tak zdarza, że ludzie, którzy do mnie przychodzą, przynoszą pliki. I te pliki jednak wymagają, no, dużego tuningu. Ja ten tuning tam przy nich robię i wtedy się okazuje, że o, jakie fajne zdjęcie jest, szkoda, że takie nie było z aparatu. Muszę sobie kupić lepszy aparat, żeby robił lepsze zdjęcia. Więc tak to No często w tak tej jest, chwili bo wygląda. wiele osób myśli, że dobry sprzęt zrobi za nas. Ale wszyscy tak myślą, niewiele, tylko wszyscy. Ja jestem na Wszyscy. etapie psucia, właśnie nie chcę dobrych aparatów. Nie, psucie nie, nie po to ta technologia idzie naprzód, żeby cokolwiek psuć. Ja w ogóle jestem przeciwny takiej tendencji w sztuce fotografii, takiej estetyce syfu, że ludzie lubią mieć tam, dokładają rysy, drapią te zdjęcia, niszczą coś, bo to jest fajnie. To nie Ale jest fajnie. wiesz, to znaczy, że Bronisław Szlaps to nie jest ta droga, którą ty byś Nie, szedł. ale to były eksperymenty. To były eksperymenty średniowieczne niemalże i one popychały tą fotografię naprzód, ale teraz jak z definicji człowiek rozkłada tam jakąś książeczkę i tak, strona jedna to jest rysowanie po zdjęciu, to nie, to tego nie będziemy. Strona druga to jest drapanie, no to może drapanie. Strona trzecia to jest dołożenie, nie wiem, czegoś rozdartego, to na tym nie działa. To musi wynikać jakby ze specyfiki zdjęcia. Wiesz, no to też są jakieś kolaże. No Zofia Rydet też robiła dużo takiej fotografii. Mieszała, wycinała, wyrywała. No dzisiaj jest No to, tak, powiedziałbym, modne. ale jej o coś chodziło. Ja zauważyłem w fotografii taką tendencję, którą nazywam w uproszczeniu leceniem w sztukę. Że jak ktoś chce zostać artystą fotografii, to musi polecieć w sztukę, czyli musi nadać takie proste atrybuty sztuki jakiemuś banalnemu, bezsensownemu zdjęciu, żeby pokazać, że on jest artysta. A Zofia Rydet jakby nie po to robiła, żeby pokazać, że jest artystką, bo ona artystką była, tylko żeby nam coś od siebie powiedzieć przez te kolaże. A to jest już zupełnie inna inszość. Okej, okay, czyli nie sama technika, metoda psucia, Nie. Psuciu mówimy nie. Tyle już jest tylko napsute dookoła nas, że nie psujmy tego więcej. ja bardzo lubię bawić się filtrami Nikt Software, tam jest Silver FX, Analog FX i tam jest ogrom możliwości psucia właśnie, rysy, jakieś zniekształcenia powierzchni materiału, zaświetlenia, no Ale po cuda. co? No właśnie, No czasami po co? po co? Nie, ja uważam, że fotografia służy przekazaniu jakiejś myśli, historii, idei, nastroju. To gdzieś tam można opisać jednym słowem. I ten przekaz musi być jak najprostszy, jak najczystszy, jak najbardziej klarowny i przy tym jak najładniej opakowany. Wiesz, w dzisiejszych czasach bardzo popularne są presety, nawiązywanie właśnie do fotografii tradycyjnej, czyli ziarno, dodawanie ziarna, udawanie, symulacja jakichś negatywów, slajdów. Zdjęcie jest przesycone w ogóle takim efekciarstwem. I często widzę właśnie choćby na Facebooku, który obserwuję. Instagram jakoś tak już nie znajduje czasu dla niego, ale właśnie na Facebooku widzę na różnych grupach ktoś rzuca przesłodziutkie zdjęcie, taką bezę można powiedzieć. I tam jest wow, och, ach.
i 1500 lajków. Ja patrzę na to zdjęcie zupełnie inaczej. Jakoś tak nie widzę tej warstwy właśnie obróbki, tylko widzę sam kadr, czyli kompozycja i jakaś myśl fotografa, której no najczęściej nie ma. I ja tego nie, mi się to nie podoba. I czasami ktoś mówi, ale ty to jesteś zazdrosny. Jak ty No patrzysz tak. na taką fotografię? Ja patrzę przede wszystkim pod takim hasłem, co autor chciał powiedzieć. No To jest właśnie. takie pytanie, z którym mi polonistka zawsze zadawała. Co autor miał na myśli, cytując jakiś wiersz czy coś? I to samo dotyczy fotografii, że oczywiście różni ludzie robią zdjęcia. Niektórzy bezmyślnie, inni z jakimś tam zaczątkiem myśli, a inni w pełni o zdrowych zmysłach. I jakby ja lubię fotografię robioną przez tych ludzi o zdrowych zmysłach, którzy rzeczywiście chcą nam coś powiedzieć, przekazać za pośrednictwem tych zdjęć, a nie tylko zdjęcia takie typowe facebookowe, że wyciągnąłem film sprzed 10 lat, wywołał lap, tam jest moja narzeczona. Wygląda strasznie technicznie, oczywiście, jak się przypatrzysz, bo film jest źle wywołany i tak dalej, ale Najczęściej. wszyscy się cieszą, że nam coś wyszło. To jest taka polska facebookowa szkoła fotografii, której mówimy nie. Jeszcze dużo śmieci na tym zdjęciu, No śmiecie, ale których śmiecie nie to są cierpię. bardzo popularne. No bardzo popularnie, ja ich nie cierpię. Czyśćcie te negatywy, Nie, błagam was. ostatnio byłem na takiej wystawie. No, nestorów polskiej fotografii, na ścianach wisiały duże wydruki. Ja oczywiście, jak jestem z typem złośliwym, to podchodzę, oglądam z bliska i na tych wydrukach widzę białe kropki skórzu i włosy. I pytam się organizatorki wystawy, dlaczego oni tego nie wyplamkowali, tych plików cyfrowych, bo oczywiście, gdyby to było gdyby to była odbitka ciemniowa, to byłoby no, dużo bardziej pracochłonna robota, ale no Ale też do zrobienia. ale tak też no, jak I tak się to ja robię zrobiło, tego tak? typu rzeczy, czasami przeklinając albo słuchając non-stop radia, ale tu by były zeskanowane pliki cyfrowe, można było w Photoshopie myk myk to zrobić. A ta pani mówi, nie, to przecież nie, to dodaje autentyczności tym zdjęciom. No jaka autentyczność? To są brudy po prostu. Czy jak słuchamy muzyki z czarnej płyty i słyszymy same trzaski, to to nam dodaje autentyczności? Nie, to nam zakłóca odbiór. To samo jest właśnie z tymi kurzami, włosami i z tym całym śmietnikiem, którym się ludziom nie chce usuwać. Tak, to prawda. I też słyszę właśnie często o tym, że to jest właśnie ta autentyczność. To nie jest autentyczność, to jest byle jakość. Tak. Ja miałem mistrza, jak byłem nastolatkiem, uczyłem się fotografii, mój mistrz wymagał ode mnie perfekcji. Powtarzałem, ale nauczyłem się tej perfekcji. Po 3 latach takiego terminowania u fotografa zdałem egzamin czeladniczy. Uczyłem się pracy na wielkim formacie, na globice. Robiłem zdjęcia legitymacyjne tą globiką, potem retuszowałem negatywy ołówkiem. No, kawał dobrej szkoły. Kląłem wtedy okrutnie, bo moi znajomi się wtedy dobrze bawili, a ja siedziałem w ciemni i dłubałem. Dzisiaj to trochę procentuje, bardzo się cieszę, bo życie przecież długie jest i trzeba z niego korzystać. No. Problem jest teraz, że jak ja chcę zrobić coś takiego mniej doskonałego, to takie moje drugie ja w środku, ten perfekcjonista, blokuje mnie. Mówi Ale mi, po co robić rzeczy mniej ale wiesz, doskonałe? No, czasami chcę sobie musimy, polecieć szlapsem, no. nie, musimy dążyć, nie, szlab zrobił doskonałe zdjęcia, on miał swoją metodę, miał swoją technikę i jakby w tym był doskonały. Każdy musi znaleźć swoją drogę i na tej drodze się doskonalić. Niestety, no, my Polacy nie jesteśmy narodem, który by się chciał doskonalić. Więc to widać w różnych dziedzinach, w tym i fotografii. Też ja nie widzę właściwie doskonałej polskiej fotografii. No teraz jest trudno. Szanowni Państwo, dostałem informację, że jest znowu problem z moim dźwiękiem. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Przesunę troszkę mikrofon.
Jak będzie gorzej, to dajcie znać. A w ogóle przede wszystkim zadawajcie pytania mojemu gościowi. Dużo osób nas ogląda, 63 osoby w tym momencie. To się rzadko zdarza, że aż tak dużo. No to też świadczy o tym, że wybitności mojego gościa. Jeśli tyle osób chce posłuchać o tej perfekcyjnej, doskonałej fotografii tradycyjnej. Słychać ok, bardzo się cieszę, dziękuję. Czyli koniec przerwy na reklamę, wracamy do rozmowy. Ja teraz tak wspomnę moją przygodę z Radą Artystyczną, kiedy stanąłem przed Radą Artystyczną Związku Polskich Artystów Fotografików i pan Jerzy Łapiński, wtedy jeszcze mi osoba nieznana, skrytykował moje wydruki. No, dotyczyło dokładnie głębi czerni, to był papier matowy. No i oczywiście wtedy wytłumaczyłem, o co chodzi, ale też pan Jerzy zadał wtedy trudne pytanie z historii fotografii. No ale ja się prawie rok przygotowywałem, więc ta rozmowa była bardzo ciekawa i to, do czego nawiązywałem wtedy, co było moją inspiracją, zostało przeze mnie wytłumaczone. I tak sobie myślałem, Boże, jaki trudny facet. Potem poznaliśmy się, przeszliśmy na ty i spotykaliśmy się najczęściej na wernisażach, rozmawialiśmy o fotografii, którą oglądaliśmy i zrozumiałem, w czym rzecz, że to nie było czepialstwo, tylko Jurek po prostu lubi, jak jest dobrze. Cóż, ty tak naprawdę to od samego początku swojej przygody z fotografią interesowałeś się tą doskonałością. Twoja praca magisterska dotyczyła materiału światłoczułych. Wiesz o nich wszystko. Myślę, że no, nie znam nikogo i nie słyszałem o nikim innym, kto wiedziałby tak dużo o materiale światłoczułym, jego możliwościach. Nie, ja wiem sporo, ale nie wszystko. To wszystko to jest przejaw nadmiernego marketingu, bo zaraz się zaczną jakieś dziwne pytania tam o materiał sprzed 45 lat, co tam. Tak. Nie, wszystkiego nie wiem. A czy moja taka chęć doskonałości, czy tam dążenie do doskonałości, wzięło się właściwie z tego, że najpierw miałem kontakt z fotografią amerykańską, a potem dopiero z Polską. Rozumiem, okej, okay. O co chodzi? Więc po prostu no tutaj nie ma o czym dalej mówić. A później, żeby to jeszcze tak dobić, to w 73 lub 74 roku, właśnie mam katalog, ale nie mam daty, była w Galerii SPAF-u w Warszawie wystawa Anzela Adamsa. Były to oryginalne odbitki Anzela Adamsa, nie tam jakieś druki, tam kopie czy coś, tylko oryginalne odbitki Anzela Adamsa. I to wywarło na mnie tak olbrzymie wrażenie, że do tej pory pamiętam tą wystawę. To po prostu w tej takiej przaśnej polskiej fotografii, która była robiona byle czym, na byle czym. Tak, byle jaki papier. No. Z dużymi ambicjami artystycznymi. No bo po prostu ego tych polskich fotografów do tej pory rośnie, a nie maleje, pokazały się banalne, proste zdjęcia Adamsa, ale które wywierały no, tak olbrzymie wrażenie i były tak genialnie technicznie zrobione, że właściwie ja wyszedłem z tej wystawy z takim przekonaniem, że gdziekolwiek Adams by skierował aparat, to by zrobił takie mistrzowskie zdjęcie, jakie było widać na wystawie. I to mi pokazało, że jakby jest inny świat, że fotografia nie na tym polega, że jesteśmy artystą, fotografujemy, tutaj robimy, pokazujemy, tylko że oprócz tego, że mamy coś do powiedzenia, to tworzymy przy tej okazji piękny przedmiot. I ta fotografia jest pięknym przedmiotem z głęboką treścią.
Niestety ta ideologia pięknego przedmiotu dalej do polskiej fotografii raczej nie trafia, bo wszystko to jest takie trochę przy okazji zrobione, że jakby ten piękny przedmiot gdzieś się gubi, a na zdjęciu widać tylko, że mamy ochotę zostać wielkim artystą. Pokażemy teraz Twoje prace, proste kadry, ale właśnie ta idea idealnego kadru właśnie, dobrej kompozycji, doskonałej obróbki, no właśnie baryt. Baryty są zupełnie inne, robione właśnie w ciemni niż fotografia drukowana. Ona jest bardzo płaska. Ja pamiętam, ta przesiadka w ogóle z tego analogu na cyfrę, to u mnie trwała 2 lata, zanim ja przestałem widzieć ten płaski, cyfrowy obraz, przestał mnie razić. To była jakaś masakra w ogóle dla mnie. I czasami ktoś mi mówi, no dobra, ale na tym zdjęciu niewiele jest, nic się nie dzieje, nic ciekawego, nie ma efekciarstwa. Tylko, że to misterium jest dopiero wtedy, kiedy mamy możliwość właśnie, tak jak ty powiedziałeś, pójścia na wystawę, zobaczenia tych oryginalnych odbitek zrobionych, prawdziwych zdjęć. Tak, prawdziwych zdjęć. I to naprawdę powala. A czy jest zasadnicza różnica między fotografią, że tak powiem, analogową a cyfrową, która polega na pewnym odczuciu głębi obrazu? Generalnie w fotografii tradycyjnej im większy format, tym mamy większe wrażenie głębi obrazu. Im większy format negatywu. To wymiarowość w ogóle obrazu. Tak, tak, jest taka, znaczy jest to coś niemierzalnego. Niektórzy to odczuwają, inni nie. Natomiast widać, patrząc na zdjęcie, widzimy tą trójwymiarowość. Oczywiście nie zdjęcie pokazywane tutaj na monitorze, cyfrowo, bo tutaj tak, to nic nie widzimy, ale jak widzimy oryginał. W fotografii i to się wiąże z rozmiarem negatywu. Po prostu większy negatyw tworzy większą dziurę na świat, większa dziura pozwala nam lepiej wystawić głowę i się rozglądać. Cyfra ma małą dziurkę. No właśnie. Przez tą małą dziurkę niewiele co widzimy. Tu mamy aparat, nie wiem co on jest, 30x40, nie, 18x24. Troszkę większy, teraz ma kasetę przerobioną na 8x10. No ale choćby taki maluch. No to, no ten maluch jest strasznie ciężki, nie powiem. 4x5. No ale taki do ciachania właśnie, do psucia. Ja, ja krajobrazy zacząłem robić małym obrazkiem swego czasu, ale ten mały obrazek dawał małą jakość. Niestety jest, no, słaby. Była słaba ostrość, wychodziło ziarno i tak to się nie kwalifikowało. A na jakich materiałach wtedy pracowałeś? No, pracowałem na polskich, bo jakby niczego innego nie było. I Foton. Właśnie ta praca na polskich materiałach nauczyła mnie, jak badać materiały, bo to... Żeby coś z nich wyciągnąć. Tak, żeby coś z nich wyciągnąć, bo wtedy była ruletka. Pamiętam, nie było wtedy papierów wielogradacyjnych, tylko kupowała się papiery tam od gradacji, powiedzmy tam specjal, normalny, twardy, ekstra twardy i tak dalej. Ja potrzebowałem dobrych papierów do powiększeń, bo zależało mi na tym, żeby była dobra kontrastowość i czerń na papierze. Ale też potrzebowałem papierów do stykówek, bo robiłem stykówki. I robiłem to tak, że kupowałem dowolny papier o dowolnej kontrastowości. Badałem kontrastowość tego papieru i wyznaczałem własną kontrastowość. Jeśli się papier nie nadawał do powiększeń, no to był papierem do stykówek. I właściwie nie było ważne, jaką kontrastowość miał ten papier napisany na opakowaniu, on zawsze miał tą kontrastowość inną. To samo zresztą było z filmami. Były jeszcze zanim nastąpił Fotopan HL, który był genialnym filmem, to były różne filmy, grube, wielowarstwowe,
gdzie tam rozproszenie światła było takie, że zanim to światło dotarło do filmu, to już tam niewiele co z niego zostało. Psuło ostrość, duże ziarno i tak dalej. Ja się nauczyłem robić zdjęcia na tych filmach w ten sposób, że najpierw je badałem. Wyznaczałem faktyczną światłoczułość, bo nigdy ta światłoczułość nie była taka, jak było napisane na opakowaniu. Parametry wywołania i na tym robiłem. Znaczy zawsze mi zależało na tym, żeby nie mieć problemu podczas fotografowania z tym, czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie. A jeśli się robi na przetestowanych filmach, no to zawsze wychodzi. To musi wyjść. To, tak. To jakby pewien problem mamy z głowy. A potem nastąpiła era fotopanu HL, który był bardzo dobrym filmem, bo to był HP tam 3 chyba na licencji. No póki się nie zaczęły oszczędności, bo jak się zaczęły oszczędności, to już tam folia podłożowa była porysowana, już jakieś inne rzeczy się działy, ale dalej mam zdjęcia, zresztą większość z zdjęć miejskich jest na tym fotopanie HL to robiona i to był bardzo miejskie. Ostry, bardzo dobry film. Zresztą większość zdjęć z lat 70. to już była na przetestowanych filmach i dalej mogę wejść w ciemni bez żadnych przeszkód je powiększać. A bardzo nie lubiłem takiej walki w ciemni. To zresztą to testowanie też wynikło w pewien sposób z lenistwa mojego, bo chciałem wejść do ciemni, zrobić odbitkę i wyjść. Jeśli był źle naświetlony, źle wywołany negatyw, to robienie odbitek było dosyć męczące. A nie miałem stałej ciemni, tylko musiałem przekształcać swój pokój w ciemnię, czyli zasłonić okno, postawić pękczalnik, przynieść kuwetki, nalać i tak dalej. Więc to wszystko trwało. A robienie odbitek z przetestowanego filmu to jest jakby zupełnie inna szkoła. No to się robi szybko. Wiadomo, co jest na tym filmie, bo nie ma żadnych niepotrzebnych walk tam o uzyskanie czegoś, jakichś szczegółów w czerniach, czy tam szczegółów w bielach, bo to wszystko jest. Tutaj teraz pokazujemy zdjęcie, które no, jest klasykiem PRL-u. Tak, to jest unikalne zdjęcie. I to jest rzeczywistość, a nie scenografia filmowa. No to miałem taką śmieszną przygodę związaną z tym zdjęciem, bo to zdjęcie było na mojej wystawie w Bonn, już jakby po upadku komunizmu i kuratorka tej wystawy, Niemka, tak chodziła wokół tego zdjęcia i mówiła, o, obiekt artystyczny. Ja mówiłem, nie, żaden obiekt artystyczny. To postawili na ulicy i to to stało na ulicy, dzieło sztuki postawili na ulicy. I w ogóle nie mogło jej wejść do głowy, że coś takiego stoi na ulicy, ludzie wrzucają pieniążek, mogą się napić wody. Tu dopatrywała się jakichś niesłychanych znaczeń w tym zdjęciu. Oczywiście to zdjęcie ma znaczenie, bo wiedząc, że to jest komunizm i te szklaneczki na łańcuchu, to możemy sobie do tego dorobić całą opowieść. Zresztą jakby to jest pewien cel w fotografowaniu, żeby ludzie nie odczytywali tych zdjęć wprost, tylko żeby te zdjęcia symbolizowały coś więcej poza tym, co jest przedstawione. Jerzy, na twoich zdjęciach pojawia się człowiek, ale często na nich nie ma twarzy, nie ma tożsamości. Jaki był zamysł tego, jak to się dzisiaj mówi, projektu? Tak jak tutaj, nie wiem, czy Państwo widzą, ja tak przesunę nas troszkę do góry, są właśnie takie ścięte postaci, tak samo tu. No to jest fascynujące, bo oglądając te zdjęcia zastanawiam się, kim byli ci ludzie. Gdyby były całe postacie na tych zdjęciach, w ogóle może by mnie nie interesowały, byłyby takim sztafarzem typowym street photo. Tutaj jest to tak ekscytujące,
Ta zagadka właśnie. Znaczy, ja nigdy nie miałem ochoty, zresztą nie miałem takiego charakteru, żeby robić zdjęcia reporterskie, żeby wejść i przystawić komuś aparat do twarzy, zrobić mu zdjęcie, albo dostać po mordzie, albo uciekać. No bo takie były dwie opcje. Raczej interesowały mnie te osoby jako pewne dopełnienie scenografii. Coś, co buduje nam tą scenografię, buduje nam pewien nastrój. Oczywiście no, kompozycyjnie też się dokłada, bo jakby miałem taką pewną smykałkę do tych kompozycji, że jakby samo mi się wszystko komponowało, bo to nie było, to były zwykle pojedyncze kadry robione, przystawiałem kadr, naciskałem na spust i coś takiego wychodziło. Ale to cięcie po tych osobach nie było ani wyrachowane jakieś specjalnie, ani przemyślane. To po prostu było intuicyjne. Wyszło wspaniale i no dla Wyszło jak mnie wyszło, jak wyszło jak zwykle. wyszło, ale właśnie no, jak dla mnie ten zamysł jest no, intrygujący wprost. Tak jakbym kogoś podglądał. Znaczy, ja chciałem robić inne zdjęcia. To wtedy w Polsce dominowała taka fotografia stricte reporterska albo stricte socjologiczna, że jakby ten człowiek na zdjęciu musiałby być częścią opowieści. Ja nie chciałem, żeby był częścią opowieści, chciałem, żeby był częścią tej scenografii, tej jakby mojej opowieści o mieście, a nie o człowieku. Świetny Na kadr przykład na tym i poprzednim tak, zdjęciu, wrócimy. tam w tle jest maszyna do szycia. To był warsztat krawiecki. Ach, Ja tutaj, zrobiłem tak. zdjęcie tego manekina, a potem dopiero zobaczyłem, że jakby intuicyjnie tam jeszcze w prezencie dostałem tą maszynę do szycia. Tylko niestety to oglądanie w internecie jest takie, że w większości rzeczy nie widzimy. Zdjęcia trzeba jednak oglądać w postaci materialnej, w postaci odbitek czy wydruków w takiej formie, żeby to wziąć do ręki i sobie tym okiem po tym zdjęciu jeździć. No właśnie, wystawy. Robisz wystawy? Chcesz No, pokazywać ludziom prawdziwe Ja bym chętnie obiekty? robił wystawę z tych miejskich zdjęć. Zresztą ten projekt już tak czeka na realizację. Mam wybrane zdjęcia. Nawet kiedyś kupiłem dużo papieru, żeby to wszystko popowiększać, żeby to czekało, ale potem przyszła wystawa Dziworskiego do Leica Gallery i cały ten papier poszedł na wystawę Dziworskiego. I znowu czeka. No jak się okaże, że gdzieś możliwość w przyzwoitym miejscu pokazania tego typu zdjęć, no to przecież to myk myk i będzie po zabawie. Wiesz, ja pamiętam, byłem wtedy na wernisażu właśnie wystawy Dziwoskiego. Pamiętam, jak chwalono ciebie za zrobienie odbitek do tej wystawy. Ja się tak zastanawiam, czy one takie miały być, czy ty zdecydowałeś, że one tak będą wyglądały, czy Dziworski. Bo ja bym tam docisnął kontrast. Ja tak pójdę w drugą stronę, teraz moja kolej, żebym coś ponarzekał. Ja Czerni mi brakowało. nie. Ja uważam, jeśli chodzi o Bogdana Dziworskiego, że to jest absolutny geniusz fotografii polskiej. To jest najlepszy żyjący polski fotograf i oby nam żył i fotografował jak najdłużej. Ja z nim współpracuję już wiele lat. I Dziworski swego czasu powiedział, że jak ktoś ma robić jego odbitki, to ja. I tak już zostało, i on absolutnie się zgodził jakby z moim typem powiększania. Ja staram się tak powiększać, żeby nie robić zdjęć efektownych, tylko zdjęcia, które są tonalnie miłe dla oka. Ja to czasami pokazuję, bo czasami organizuję takie warsztaty ciemniowe u siebie, czasami pokazuję tym uczestnikom, jak
zmieniając parametry naświetlania i kontrast, dochodzimy do pewnej odbitki, która jest wyjątkowa. Po prostu jest ciemniej, 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 znaczy jaśniej, 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 fajnie, za jasno. Potem jest kontrastowo, 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 fajnie, za mało, kontrastowo, za mało. Jest taki moment, taki pstryk. I właśnie te odbitki Dziwolskiego były takie robione właśnie na pstryk, że się okazało, że to jest to, że nie ma co dalej kombinować. Oczywiście było sporo kombinowania w ciemni, aczkolwiek Dziwolski w przeciwieństwie do innych polskich fotografów miał w miarę dobrze wywołane negatywy, to jednak one nie były proste w sensie technicznym, bo robił na różnych materiałach, oczywiście wtedy no każdy robił na tym, co mu wpadło do ręki. Dziwolski miał ten plus, że był filmowcem, więc to wywołanie negatywów przynajmniej miało ogarnięte jakoś. Bo ja robiłem powiększenia wielu polskich fotoreporterów i niestety no, te wywołania to czasami... To były te gazetowe, takie reporterskie. Tak, żeby szybko, byle jak i do gazety, tak. A w gazecie i tak niczego nie było widać, bo taka była technologia druku. Jaki format aparatu preferujesz jako taki dla ciebie najlepszy do tworzenia? Dwa formaty. Ja robię zdjęcia, że tak powiem, miejskie i wiejskie. Te zdjęcia miejskie nazywam miastobrazami i robię właściwie codziennie chodzę gdzieś z aparatem. Inaczej, nie rozstaję się z aparatem, zawsze mam mały obrazek przy sobie. I no, jak jest jakaś okazja, no to rejestruję to, co jest wokół mnie. Natomiast zdjęcia wiejskie robię w tej chwili formatem 4x5 cala, bo to daje nam jakość, to daje nam możliwość kontroli głębi ostrości, perspektywy, tych wszystkich czynników, które dają aparaty z pokłonami, przesuwami wielkoformatowe. Poza tym zdjęcia wiejskie... Niespiesznie się robi, więc może... Tak, nie wymagają pośpiechu, chociaż czasami wymagają, idą chmury, zaraz tam coś zasłonią, będzie cień, będzie po zdjęciu. Poza tym jest taki czynnik przy zdjęciach wiejskich jeszcze finansowy, który jest motywujący albo nie. Ja to mam przeliczone na piwa, że jeden arkusz czarno-białego filmu kosztuje tyle, co butelka piwa. Więc zawsze sobie zadaję takie pytanie, czy bym się napił piwa, czy zrobił zdjęcie. I korzystam właśnie z dwóch aparatów. Teraz ostatnio zrobiłem sobie powrót do przeszłości, bo jak zaczynałem fotografować, to zaczynałem fotografować aparatem Pentax Spotmatic z obiektywami Takumar. I właściwie wiele z tych zdjęć miejskich starych jest zrobione tymi obiektywami. Te obiektywy były pieruńsko ostre, wytrzymałe i tak dalej. Do tej pory zresztą obiektywy Takumar są uważane za najlepiej optycznie i mechanicznie zbudowane obiektywy. I postanowiłem wrócić do przeszłości, czyli kupić sobie te obiektywy i kupić sobie aparat, na obiektywy z gwintem, bo to wszystko było z gwintem. Kupiłem sobie jeden aparat, ale światłomierz powiedział, że dziękujemy, do widzenia. No to jest problem, mój Spotmatic też właśnie. Ten Spotmatic, który miałem po 16 latach użytkowania, zaczął się rozpadać na atomy, więc już drugi raz Spotmatica sobie nie kupię, ale kupiłem za namową pana Adama Bieńka praktykę MTL5, która funkcjonuje świetnie i do tej praktyki brakuje mi tylko wizjera z soczewką korekcyjną. Więc teraz będzie następny etap, żeby taki wizjer dobrać, bo niestety fotografuję prawym okiem, a na prawym oku mam -1 i jest do precyzyjnego ustawienia. No to szanowni Państwo, którzy nas oglądacie, jeśli macie, to wiecie, tak, kto poszukuje. Jak ktoś ma wizjer do praktyki, muszlę oczną do praktyki MTL5, to wygrzebcie i tutaj polecam się.
patrzę na te twoje zdjęcia i to jest po prostu czar PRL-u, no. I no, przypomina mi się dzieciństwo, bo ty, kiedy oglądałeś wystawę Ansela Adamsa, ja się dopiero rodziłem, więc no, czuję się bardzo tutaj młodo, taki młokos przy wybitnym fotografii, ale mam nadzieję, że dożyję wielu lat, żeby jeszcze zdążyć zrobić troszkę dobrej fotografii. Ale te wspomnienia są niesamowite. Tak było, to z życia wzięte po prostu. No dzisiaj to nawet twórcy komedii nie są w stanie wpaść na to, co ludzie tworzyli w PRL-u i było z życia wzięte. Mamy pytanie i ja może nas przesunę, żeby było. Czy pana fotografie są tylko czarno-białe? Co pan sądzi o kolorze? Czy Tak, czerni i biel jest środkiem one są wyrazu? tylko czarno-białe. Ja zawsze żartobliwie mówię, że jeszcze nie dorosłem do koloru. No, prawda jest taka, że fotografia czarno-biała jest w pewnym sensie dużo trudniejsza od fotografii barwnej. Ja przez wiele lat zajmowałem się fotografią reklamową. Sam wywołałem negatywy barwne, slajdy i robiłem odbitki barwne i tak dalej. Ale to było proste, nie pozwalało na tyle manipulacji, na ile pozwala fotografia czarno-biała, bo procesy barwne są standaryzowane, jest stała temperatura, stały czas wszystkich kąpieli i tam nie ma przebacz. Jak się cokolwiek zmieni, to się materiał rozbalansuje, już się do niczego nie nadaje. Więc tutaj po prostu możemy fotografować tak, jak jest, nie mamy żadnych możliwości zmiany czegokolwiek. Natomiast w fotografii czarno-białej jest po prostu taki ogrom różnych możliwości, że to no, dla początkujących to jest wręcz nie do ogarnięcia, bo tak, mamy negatyw. Już sam negatyw się może zmieniać, bo może być różnie przechowywany, może być różnie wyprodukowany, może nie mieć tej czułości, którą ma i tak dalej, i tak dalej. Samo przechowywanie wpływa na właściwości negatywu. Później mamy sposób naświetlania. No niekoniecznie nasz aparat czy tam światłomierz może dobrze pokazywać. Tu też są zmiany. Mamy różne sposoby wywoływania, różne wywoływacze, różne sposoby mieszania tym negatywem. Jakby ilość zmiennych jest olbrzymia. I ustandaryzowanie tego też jest potrzebne w pewnym sensie, ale pracując na czarno-białym materiale, mamy zawsze jakąś opcję B. Przy negatywie barwnym czy slajdzie barwnym nie mamy opcji B. Jest po prostu jedno i już. Poza tym mi się wydaje, że negatyw, znaczy, że fotografia czarno-biała jest bardziej zagadkowa, w tym sensie, że nie jest taka dosłowna, że pozwala nam na wyobrażanie sobie tego, co tam faktycznie jest, i bardziej się skupia na formie, na kształcie, na takim czystym przekazie, na opowiedzeniu historii, niż na epatowaniu nas kolorkami. No właśnie, często mnie studenci pytają, dlaczego nie uczymy koloru. Ja mówię, że kolor jest nudny. Kolor jest nudny, tak. Kolor jest taki prymitywny, prostacki, nudny. No tak jak, nie wiem, muzyka klasyczna i disco polo. Kolor to jest disco polo. Umpa, umpa. I to pierwsza kontrowersyjna wypowiedź. Ale tak jest, ja też tak czuję. I no, trzeba. Inaczej w ogóle się rozumie kolor, inaczej myśli się fotografią czarno-białą. Jednak to podejście w ogóle do samego fotografowania jest inne. I jeśli ktoś wyobraża sobie, że dzisiaj mając oczywiście aparat cyfrowy, RAW-a, którego może zrobić albo w kolorze, albo czarno-białe i się zdecyduje później, to dla mnie jest błąd, bo jeśli nie widzimy zdjęcia, które chcemy zrobić, jeśli ono nam nie powstaje w głowie, zanim sobie naciśniemy na spust, to w ogóle to nie ma sensu.
Znaczy, nie da się równocześnie robić zdjęć czarno-białych i barwnych. Tak, na przykład, jak ktoś ma wymienne magazynki, ma film czarno-biały i barwny, idzie gdzieś robić zdjęcia. Ja to po sobie zauważyłem, że nie jestem w stanie. Albo patrzę kolorowo, albo patrzę czarno-biało, i to patrzenie jest stałe. To znaczy, nie da się tak przestawić, że raz se popatrzę kolorowo, zrobię kolorowe zdjęcia, drugi raz popatrzę, zrobię czarno-białe. Nie, albo ciągle patrzę kolorowo, albo ciągle patrzę czarno-biało. Tu mamy pytanie od Sylwka. Dlaczego pan Jerzy nie prowadzi zajęć studium fotografii? Nie, Pan Jerzy prowadzę, prowadzi zajęcia, prowadzę, tylko w ubiegłym prowadzę. roku, kiedy Bo był Sylwester wirus, wirus nas dołączył zjadł do studium, wszystkich. no właśnie była chwilowa taka przerwa z powodu właśnie pandemii, ale właśnie może dzisiaj ustalimy jakiś termin najbliższych zajęć. Także zajęcia są. Także Sylwek, musisz wrócić na pierwszy rok i wtedy będziesz miał zajęcia z Jerzym Łapińskim. Właśnie Sylwester jest typowym takim ekstremistą analogowym. Fotografia tradycyjna, on by nawet zdjęcia do internetu dawał na papierze. Prawda, Sylwester? No, ekstremizm jest błędem. Trzeba korzystać z każdej technologii, którą nam dają. Ja zdjęcia wnuczki robię cyfrą, bo tak jest prościej po prostu. Wszyscy od razu mają gotowe zdjęcia. Natomiast dla siebie, czyli weźmy dla sztuki, robię aparatem na filmie. Wiesz, ja mam podobnie. Kurczę. Coś Tak. na szybko można telefonem zrobić. No nie po to, żeśmy sobie kupili telefon z aparatem, żeby z tego nie korzystać. No nie możemy być tacy antytechnologiczni. Czyli Tylko bawmy się, jakby. korzystajmy z tego, co Tak, mamy. tak. Eksperymentujmy. Ja uważam, że trzeba próbować i wyciągać z tego wnioski, bo nawet błąd. Właśnie każdy, Kasia poleca warsztaty u Dziękuję, mistrza. dziękuję. Za chwilkę będziemy rozmawiali o warsztatach i edukacji. Wrócimy do tego. Właśnie wyleciała mi myśl. Właśnie błędy fotograficzne. Chciałem powiedzieć, że czasami zdarzy się, że coś się wydarzy. Ja miałem taką historię w Hiszpanii, kiedy fotografowałem na średnim formacie, ciężka mamija, i w pewnym momencie miałem dość. 43 stopnie na dworzu, już nie chciałem dźwigać, wziąłem najmniejszy, lżejszy aparat, tak zwaną pełną klatkę cyfrową, czyli mały obrazek, i resztę zostawiłem w wynajętym samochodzie. No i oczywiście to wszystko się wygotowało. Po wywołaniu negatywów, po powrocie do Polski, wywołaniu negatywy straciły czułość, jak przeterminowane w ogóle. No, struktura samej emulsji była jakaś dziwna, jakby to w ogóle się smażyło, No to gotowało. czarno-białe czy barwne? Czarno-białe. I no, byłem załamany i pomyślałem, że no, wszystko zmarnowane. Moje zdjęcia panoramiczne, które robiłem wtedy Horizonem, zdjęcia właśnie z tej mamii średniego formatu, ale zobaczyłem wystawę Mirrormana w Leica Gallery, który robi na przeterminowanych orwo. No i ta estetyka błędu jakaś jest u niego ciekawa. Zeskanowałem te materiały. Okazało się, że kilka zdjęć jest interesujących i że można zrobić je na inny sposób niż taki, jak myślałem pierwotnie. I tak myślę, że jak ktoś bardzo chce psuć i kupuje te materiały przeterminowane i płaci teraz chyba dwa razy więcej niż za nowe, co jest w ogóle no, mega śmieszne, że można za coś, co jest zepsute, płacić dwa razy więcej niż za dobre. To może niedługo jedzenie przeterminowane będzie też droższe od normalnego. No, można sobie zepsuć, wsadźcie sobie do piekarnika negatywy i popsujcie. No nie wiem, opcji jest wiele, ale właśnie to trzeba wyciągać wnioski, co się wydarzyło i jaki efekt z tego będzie, żeby zawsze jakoś tam wybrnąć, szukać rozwiązania, żeby znać odpowiedź na każde pytanie. Nie denerwować się, tylko uczyć. A ta nauka to praktyka i pytanie, jak dużo
Ty fotografujesz, może inaczej, nie teraz, bo nadal fotografujesz i robisz sporo zdjęć, ale w tym procesie właśnie swojego życia, kiedy najwięcej fotografowałeś, kiedy było mniej, a kiedy uznałeś, że możesz sobie odpuścić i robisz tylko to, na czym ci zależy? No, im byłem młodszy, tym więcej fotografowałem oczywiście, ale jeśli chodzi na przykład o fotografię uliczną, to był śmieszny proces, bo tak, w zimie nie fotografowałem, bo było zimno, nieprzyjemnie, brudno, śnieg, błocko i tak dalej. Zwykle zaczynałem fotografowanie na ulicach gdzieś na początku maja, bo już było cieplutko, jakoś tak radośnie. I to jest taka opowieść o tym, że trzeba dużo, dużo fotografować. W ogóle, że fotografuje się nogami wbrew pozorom, nie aparatem, tylko nogami. Trzeba dużo chodzić, dużo być, bo zwykle tego pierwszego dnia, no powiedzmy tam 1 maja wychodziłem na zdjęcia. Nachodziłem się, nic nie sfotografowałem. Drugiego dnia, następnego tego 2 maja znowu wychodziłem, nic nie sfotografowałem. 3 maja jakby moje uczulenie na otaczający świat wzrosło i zacząłem dostrzegać rzeczy, których nie widziałem w poprzednich 2 dniach. Czyli najpierw trzeba popatrzeć. Najpierw trzeba się przyzwyczaić, popatrzeć, i więc po prostu trzeba dużo chodzić. No to właśnie to te nogi, co robią zdjęcia. Bez chodzenia nie ma zdjęć. Nie da się wymyślić jakiejś sytuacji, pójść, zrobić. No oczywiście, jak się robi zdjęcia reklamowe czy aranżowane, to tak, to można zaprojektować. Jak się kręci film, no to w ten sposób się kręci film. Ale w fotografii jest jakby taki czynnik spontaniczności gdzieś tam. Niespodzianki spontaniczności i im częściej jest się z aparatem tam w mieście, czy tam na wsi, gdziekolwiek robimy te zdjęcia, to tym więcej ciekawych rzeczy samo się zdarza. To jest jakiś taki dar, że nagle jakby coś jest takiego, czego byśmy sobie sami nie wymyślili. Zresztą większość tych zdjęć, które tu są, nie są w żaden sposób aranżowane, tylko tak było. Ja to zauważyłem po jakimś czasie oczywiście chodzenia z aparatem. Czyli nauka patrzenia ogólnie. Znaczy to patrzenie się jakby rodzi w sobie. Że pierwszego dnia nie widzimy, drugiego dnia nie widzimy, trzeciego dnia zaczynamy widzieć, czwartego dnia już jest lepiej, piątego dnia, więc gdybyśmy tak chodzili z tym aparatem codziennie i mieli go pod ręką, to na pewno widzielibyśmy dużo więcej niż gdybyśmy chodzili bez aparatu. Ja kiedyś studentom mówiłem, żeby sobie zrobili takie ramki do patrzenia, takie kadry i z tym kadrem chodzili i przez ten kadr patrzyli na różne rzeczy. Czyli nauczyli się patrzeć fotograficznie. Nauczyli tak? się patrzeć tak przez kadr, fotograficznie. Co sądzisz o takiej teorii, że dzień bez zrobionego zdjęcia jest dniem straconym? Nie, to jest przesada. No to kiedyś Ansel Adams powiedział, że raz w miesiącu można zrobić dobre zdjęcie. To w ciągu roku daje 12 dobrych zdjęć, co jest bardzo dobrym efektem. I 10 lat, mamy 120 zdjęć, tak, zakładając, że 30 lat zawodowo pracuję. Piękną pośmiertną wystawę. Kurczę, ale nie ma co robić zdjęć na siłę. Trzeba robić zdjęcia wtedy, kiedy rzeczywiście rzeczywistość od nas wymaga sfotografowania. Czasami tak jest, że widzimy coś i po prostu będziemy żałować do końca życia, jeśli nie wyjmiemy aparatu i nie sfotografujemy. Czy tam kogoś, bo ja mówię o rzeczywistości ożywionej i nieożywionej, bo to jest jakby tutaj nie ma podziału. Kiedy czujemy, że musimy to zdjęcie zrobić, a nie musimy tego czuć codziennie.
No, ja akurat mieszkam teraz w Wawrze, które jest wybitnie niefotogeniczną dzielnicą, bo są syf domki, wąskie uliczki obstawione samochodami, stare babcie z zakupami, bo nowe babcie jeżdżą wypasionymi furami do roboty czy tam do centrów handlowych. I tam właściwie no, mógłbym kilometry chodzić z aparatem i Ale blisko do lasu. blisko do lasu, tak. Jeśli pójdę do lasu, no to już wtedy mam większą szansę, ale to na zdjęcia wiejskie, a nie miejskie. Ale wiesz, Otwock blisko. Tam jest ciekawa taka stara architektura, jeszcze stare domki. No coraz mniej, bo Coraz tam mniej, się palą tak. bez przerwy Tak, niechcący, tak, samospalenie. niechcący, tak. Jest bardzo popularne w tej grze. Patodeweloperka, tak. Dobrze. Jaki dzisiaj materiał fotograficzny jest Twoim ulubionym materiałem? Ulubionym materiałem moim jest właściwie wszystko, co jest wyprodukowane przez Ilforda. I tu się zgadzam, ja też tak mam. Dlatego, że jest to firma, która poważnie traktuje fotografów. Te materiały przede wszystkim są wiarygodne w tym sensie, na przykład, że to, co jest napisane na opakowaniu, to odpowiada rzeczywistości, zwłaszcza jeśli chodzi o światłoczułość. Korzystam, no ten Ilford zawsze był taką wymarzoną firmą za komunizmu, tam się czasami z zagranicy dostawało rolkę czy dwa, to Jezu, jak to, jakie Nie to wiadomo, co na tym sfotografować, nie? tak, to trzeba Jakieś na święto. jakieś święto zostawić czy coś, ale rzeczywiście to było marzenie, jak ten Ilford stał się dostępny w Polsce, to się przerzuciłem na Ilforda i właściwie większość zdjęć mam zrobione na Ilfordzie. Czasami są jakieś skoki w bok, no to studenci coś tam przyniosą, to FOMA, to w ramach różnych zajęć ciemniowych, to różne materiały pokazuję, jak testować, ale Ilford naprawdę to jest mistrzostwo świata. No, I przystępne ceny jeszcze. no nie, no ceny nie są takie przystępne porównując na przykład z FOMą czy coś, ale wiadomo za co się płaci, bo większość firm innych to jest troszeczkę taka loteria. Znaczy oni nie mają produkcji spełniającej te wszystkie parametry non-stop, tak jak Ilford. Ilford, właściwie każda partia z numerem innym, numerem emulsji ma praktycznie te same parametry. Z FOMY nie. U Kodaka też na przykład nie ma czegoś takiego. Kodak jak przerzucił swoją produkcję gdzieś tam pod palmy, no to te Kodaki to jest bal. Bo raz się zdarza dobry, raz się zdarza zły. Ostatnio mieli taki problem, że na szerokim filmie, tym właśnie z A, takim papierową, tak. odbijały się numerki na emulsji. No No to straszne. To już wiele można znieść, ale z to jest Ilfordem też. naprawdę nigdy nie miałem żadnej wpadki, ani z papierami, ani z chemią, ani z filmami. No Kodak też ma takie ceny, że można by powiedzieć, wspominając PRL, ceny jak z Peweksu. No i Ford jest tą właśnie taką średnią półką, ale tak jak powiedziałeś, bardzo dobrą i ja też tak lubię sobie posmakować różnych rodzajów negatywów i FP4 chyba jest moim ulubionym, jak się głębiej zastanawiam. Ja HP5, no przede wszystkim do miejskich zdjęć HP5, teraz robię krajobrazy na Delcie 100 w formacie 4x5 cala. Ale No tak, do znaczy 4 na 5 delta jest cudowny. to są wszystko, no tak jak cała produkcja fotograficzna, to są filmy wymagające. Ale jak się pozna, poczuje je, to już naprawdę No idzie ja jak wszystkim masło. polecam, żeby najpierw kupić dużo filmów jednego numeru emulsji, przetestować i robić tak, jak wyjdzie w testach. No jak przetestować, to zwykle pokazuję u siebie w ciemni. Ale właściwie
Ilford nie wymaga częstego testowania, bo jak się raz ustali parametry ekspozycji i obróbki, to się można trzymać tego już przez cały czas. A przy innych filmach każda partia może być inna i tutaj są niespodzianki, więc chociażby z tego względu no nie ma co płakać, że jest coś tam droższe od innego i kupować gdzieś po taniości albo jakieś przeterminowane albo jakieś inne, tylko trzeba kupować gans nowe, robić może mniej zdjęć, jak ktoś jest oszczędny. I teraz pokażę stronę Pracownia Obrazu. To jest twoja firma. Wykonujesz wydruki i ciekawostka też, wykonujesz odbitki w ciemni. Nie wiem, dlaczego na chwilkę myśli coś mój internet. Internet umarł. Ale za chwilkę jest. Znaczy, to jest troszeczkę odwrotnie. Znaczy, ja wykonuję odbitki, a doszły do tego wydruki. Doszły do tego wydruki jako pewne rozszerzenie oferty. Także są wydruki, jest ciemnia i są też warsztaty. I teraz porozmawiajmy o warsztatach. U ciebie można się nauczyć tej prawdziwej ciemni, takiej tak. perfekcyjnej. Znaczy, czy to jest perfekcyjne, to już zależy od człowieka, bo są ludzie... Jak będzie uważał na zajęciach, tak? Nie, no to nie tylko, ale są ludzie, którzy jakby mają już wbudowany ten perfekcjonizm, a są tacy, którzy za Chiny ludowe dyscypliny pewne się nie nauczą. Ja robię w tej chwili grupowe albo indywidualne warsztaty ciemniowe i wielkoformatowe. To są dwa rodzaje warsztatów. Warsztaty ciemniowe polegają przede wszystkim na tym, że pokazuję, jak testować negatywy, czyli jak wyznaczyć światłoczułość negatywu, jak wyznaczyć parametry obróbki, tak żeby maksymalnie ten negatyw wykorzystać, żeby tam wycisnąć z niego wszystko. Co pozwala fotografować na dowolnym negatywie, a nie tylko na najlepszych negatywach na świecie. I to jest jakby jeden dzień takich warsztatów, a drugiego dnia z kolei z tym przetestowanym negatywem przenosimy się do ciemni i pokazuję, jak robić odbitkę na papierze wielogradacyjnym, bo w tej chwili właściwie innego się nie używa, metodą jednego filtru bądź metodą split filter, czyli dwóch skrajnych filtrów, tak aby jak najbardziej panować nad tym ostatecznym efektem, żeby się nie uchachać, bo ja, no tak jak przedtem mówiłem, robiłem te testy z lenistwa w pewnym sensie. I do tej pory, jak słyszę, że tam jakiś fotograf wszedł do ciemni, robił jedną odbitkę 12 godzin i w końcu wyszedł z tą jedną odbitką doskonałą, to uważam, że to jest dupa, a nie fotograf, bo on nie jest przygotowany do tego, ma zły negatyw, źle wywołany i te 12 godzin tak w ciemni, tak? To jest jakaś męka, to nie jest... Nie jest zrobienie dobrej odbitki. No, dobrą odbitkę powinno się wykonać w ciągu godziny, biorąc pod uwagę zrobienie wszystkich testów i tak dalej. Wiesz, ja lubię 12 godzin w ciemni, pod warunkiem, że idę tam dla procesu po prostu tworzenia tej... Nie chodzi mi o efekt końcowy, tylko o samo siedzenie, bo to dla mnie jest takie trochę wyciszające. I włączam muzykę. A leki nie? Leki nie działają? Nie lubię leków jakoś tak. Do wyciszenia? Nie, no ja, wiesz, zamykam się w ciemni, to jest mój świat, jestem tak jakbym nurkował i trochę to przypomina mi właśnie nurkowanie. Nie ma nic wokół mnie, jest moje czerwone światełko, gra muzyka, herbatka, kanapki. I siedzę i sobie coś robię. Kanapki w ciemni, nie. Herbatka w ciemni, nie. BHP, nie. A ja lubię. Nie. Ciemnia jest pewnym środkiem do zrobienia odbitki. To nie jest pomieszczenie, gdzie siedzimy,
tylko tam wchodzimy, robimy swoje i wychodzimy. Zwłaszcza jakby tutaj mnie boleśnie, jeśli chodzi o ciemnię, dotknęła likwidacja trójki, bo zawsze słuchałem trójki w tej ciemni i to było miłe. Jak się trójka skończyła, no to już to siedzenie w ciemni było bez sensu. No teraz jest radio 357. Na Tak. szczęście mam radio internetowe, więc to w ciemni leci, ale znaczy nie powinniśmy długo siedzieć w ciemni, bo powinniśmy wychodzić i wchodzić, zapalać światło, gasić. Bo jak robimy odbitkę, to musimy tą odbitkę oglądać w tym świetle, które ona później będzie Tak, tak, oglądana. tak. Jeśli oglądamy odbitkę w ciemni, to To nie da się ocenić. ona ma fałszywe tony. Ja do oceny próbek mam mikrofalówkę. I jak robię próbkę, to wkładam mokrą próbkę do mikrofalówki, ona w tej mikrofalówce schnie w 1,5 minuty i wtedy mam suchą próbkę. I tą suchą próbkę zapalam światło dosyć jasne i tą suchą próbkę oglądam w jasnym świetle, w takim, w jakim ona będzie ostatecznie wystawiona. Znaliście tę metodę? A mikrofalówka służy do suszenia, dlatego że papier fotograficzny jak schnie, to ciemnieje. Więc jeśli na mokro nam będzie się wydawało, że biele są akurat w sam raz, to po wyschnięciu te biele będą brudno-szare. No często tak jest. Kupujcie, ludzie, mikrofalówki. Ja używam suszarki do włosów. Nie, ale suszarka to długo trwa, to trzeba trzymać, a tak to wrzucamy do mikrofalówki, nastawiamy jakiś czas, idziemy coś innego zrobić, a w tym czasie w każdej ciemni musi być mikrofalówka. Tak, dokładnie w każdej. Dobrze, jak już mówimy o ciemni, to pytanie. Powiedziałeś o filtrach. No są jeszcze głowice do koloru, które no, grzeją się bardzo, psują się, te filtry się też wypalają, są malutkie. Ty nie lubisz takiego rozwiązania właśnie kręcenia filtrami na głowicy? Znaczy, to musimy krok wstecz dać. Otóż są dwa rodzaje oświetlenia powiększalnikowego. Kondensor i dyfuzor. I oświetlenie kondensorowe daje większy kontrast w bielach. Jest tam taki jakiś, nie, z głowy teraz nie powiem, ale jest coś, że po prostu jeśli światło pada równolegle, to jest mniej absorbowane przez ziarno, w związku z tym kontrast w bielach rośnie. Więc przy oświetleniu kondensorowym mamy ładniejsze odbitki z ładniejszymi bielami. Te biele nie są brudne, mają większy kontrast. Z kolei światło z dyfuzorem obniża nam ten kontrast w bielach. Obniża nam w ogóle kontrast, ale jakby to jest zupełnie inna sprawa, ale obniża kontrast w bielach, a podniesienie kontrastu w samych bielach na odbitce jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym, z tego chociażby powodu mówię nie głowicom barwnym stosowanym do filtrów wielogradacyjnych. Teraz drugi powód jest taki, że te wszystkie głowice mają bardzo dużą histerezę. Histereza to jest to, że jak dojdziemy do jednego punktu, do jednej wartości, z jednej kręcąc pokrętłem z jednej strony, to dojście do tej samej wartości z drugiej strony ustawia nam ten filtr w zupełnie innym położeniu. Jest po prostu błąd pewien dokładności wykonania tych wszystkich mechanizmów tych filtrów. W związku z tym, jeśli raz ustawimy jakąś filtrację i zapiszemy ją tam powiedzmy 80 magenta, to drugi raz ustawienie tej filtracji wcale nam nie daje 80, mimo że się wyświetla 80, tylko to będzie 64 albo 100 albo coś takiego. Dlatego też stosowanie głowic barwnych do filtracji przy czarno-białym papierze jest takie trochę rozpoznanie bojem. No wyjdzie co wyjdzie, ustawimy co ustawimy, a zobaczymy na odbitce, czy na próbce, czy rzeczywiście było to, czego żeśmy oczekiwali. Ja stosuję filtry pod obiektyw i wiadomo, że filtr pod obiektyw to jest filtr pod obiektyw, daje ciągle tą samą filtrację, co umożliwia powtarzalne uzyskiwanie kontrastu. Generalnie dwa skrajne, tak?
Albo dwa skrajne. Dwa skrajne to jest dosyć bardziej skomplikowana technika, ale są takie negatywy, przy których jest niezastąpiona. Na przykład prześwietlony negatyw, znaczy inaczej przewołany, a niedoświetlony negatyw. Wtedy metoda skrajnych kontrastów pozwala na obniżenie kontrastów w światłach, a podwyższenie kontrastów cieniach. Poza tym, jeśli potrzebujemy dużo tam manipulacji, doświetlania, przysłaniania i tak dalej, to robienie tego przy tych poszczególnych filtrach też jest dużo skuteczniejsze niż przy jednym zbiorczym filtrze. Ale to wszystko zależy od negatywu. Znaczy, generalnie jest tak, że jak się ma dobrze naświetlony i wywołany negatyw, to zdjęcie robi się tak w ciemni. Jeśli jest negatyw trudny albo cudzy, no to wtedy zaczyna się ostra walka. Wrócimy za chwilkę do Twoich zdjęć tego drugiego cyklu, ale tu mamy bardzo ciekawe pytanie. Czy nie czuje się Pan dinozaurem w dzisiejszym cyfrowym świecie? Ja wiem, czy się czuję dinozaurem. Znaczy, ja się w ogóle nie czuję w tym sensie. Ja robię to, co mnie bawi. Mnie bawi fotografia. Staram się fotografować w sposób, jaki daje mi największą kontrolę nad tym, co robię, czyli na negatywie barwnym. Cyfra oczywiście daje kontrolę, ale ta kontrola jest taka sobie, bo ona u wszystkich wygląda podobnie. Poza tym jakość, taka głębia materiałów negatywowych jest dużo większa niż cokolwiek otrzymujemy z cyfry. Bo można z cyfry zrobić duże powiększenie, ale to będzie duże płaskie powiększenie. Tak, tak. Niestety. Ja tutaj pamiętam wystawę takiego znanego fotografa, który swego czasu robił wszystko na negatywie czarno-białym. I on zrobił zdjęcia z cyfry, i to jeszcze z cyfry o tym mniejszym formacie. Nie wiem, to jest 4/3 czy tam tak, coś. Tak, mikro 4/3. I to były tak płaskie zdjęcia, że tego praktycznie się nie dało oglądać. Były ładne kadry, było to wszystko ładnie skadrowane, ładnie tam wyfiltrowane, ładne kolory i tak dalej, ale to było nie do oglądania. Więc chociażby z tego powodu robię, a dinozaury, no może są mi potrzebne dinozaury, bo zresztą w cyfrze, znaczy w fotografii jest podobnie jak w muzyce. No były CD, najpierw były czarne płyty, zostały zeżarte przez CD, a teraz znowu wracają czarne płyty i sprzedaż czarnych płyt jest dużo większa niż sprzedaż CD. Tak. W fotografii też się zaczął trend odwrotny w tej chwili, że coraz więcej ludzi robi na filmie i wszelkie ambitne projekty w tej chwili są realizowane na filmie, a nie cyfrą. Cyfra po prostu tak spowszedniała, spauperyzowała się, że cyfrą to każdy może robić. A cyfra jest dobra do rzemiosła, do pracy. A na negatywie już nie. Ale dużo, dużo prac takich z górnej półki właśnie, no nie rzemieślniczych, ale zarobkowych, robi się też na negatywie czarno-białym albo barwnym. Zresztą popatrzcie na filmy. Te wszystkie filmy z górnej półki są kręcone na taśmie filmowej, a nie kamerą cyfrową. Tak. No ale też warto zwrócić uwagę na rynek fotograficzny, na artystyczny. Pali foto, co ludzie pokazują, co się sprzedaje. No jednak te techniki mają, tradycyjne mają jednak większe branie od cyfry. No tak, no odbitka, żeby nie wiem jak starannie robić, nie wiem, 20 takich samych odbitek, to one tak naprawdę nigdy nie będą takie same, będą pewne subtelne różnice. Nie da się zrobić 20 jednakowych odbitek. Natomiast 20 jednakowych wydruków w każdej chwili. Więc już to powoduje, że jednak są pewne różnice. Wracamy do Twoich prac. To jest cykl tak zwany wiejski. Tak? To jest cykl wiejski, czyli krajobraz. Widoczki, landszafty, czy jak to się inaczej mówi? Tak, no nazwijmy to landszaftami po prostu.
Tak, patrząc na te zdjęcia, widzę dużo takich delikatnych przejść tonalnych. Czy ty lubisz właśnie te, wrócimy znowu do tych czerni, głębokie czerni, czy lubisz właśnie te niuanse takie tonalne? Ja lubię wszystko, to znaczy tak, dla mnie idealna odbitka musi mieć miejsce maksymalnie białe, miejsce maksymalnie czarne i wszystkie szarości pomiędzy. Już, i to ja nie dążę specjalnie do tego, żeby było dużo czerni czy dużo bieli. Oczywiście, jak robię w ciemni odbitkę, to nie robię tej odbitki wprost z negatywu. Znaczy, negatyw zawiera pewne informacje najlepiej naświetlone i najlepiej wywołane, jak się da, ale robienie odbitki w ciemni jest pewną interpretacją tego negatywu. Ja ten negatyw interpretuję w ten sposób, w taki sposób, żeby mi przypominał jak najbardziej tą rzeczywistość, którą pamiętam. To nie musi być takie odwzorowanie wierne 100%, bo pamięć jest zawodna, zresztą w tą pamięć wchodzi pewien nastrój, pewne odczucie, pewne rzeczy, które się nie dały zarejestrować, a gdzieś tam w głowie się pałętają i te odczucia wpływają na to, jak ta odbitka wygląda później. Więc nie ma jakby mojego specjalnego dążenia do tego, żeby to było albo czarne, albo białe, albo dużo szarości. Te dużo szarości wychodzą z negatywu, bo to musi być dobrze wywołany negatyw, musi mieć dużo szarości. Wiesz, Właściwie on ma ich nieskończoną ilość, bo to Tak. przy cyfrze można policzyć szarości, bo cyfra jest taką rejestracją schodkową. Tu jest rejestracja analogowa. Wiesz, tak się zastanawiam nad tego typu fotografią i dzisiaj, kiedy spotykam fotografów krajobrazowych, cyfrowych, a miałem przyjemność bywania na różnych warsztatach jako ekspert sprzętowy, i oni niesamowicie dużo pracy wkładali w obróbkę zdjęcia. Często były to takie kanapki nakładania HDR-y, ileś tam zdjęć, żeby wyciągnąć tą głębię ostrości od minimum do maksimum, wszystkie przejścia tonalne. I tak pomyślałem, że ja generalnie nawet się nie nadaję, bo ja nie jestem photoshopowy w ogóle. Zdjęcia obrabiam w Lightroomie i dla mnie to musi być wszystko w miarę proste. Ja nawet nie wszedłbym w taką fotografię. Zastanawiam się, ona w ogóle też inna jest. Tam musi być kolor, tam się musi dużo dziać. Są inne kadry zupełnie, inne myślenie. I takie mam wrażenie, że tego typu fotografia, która była taka dopieszczona i kompozycyjnie, i właśnie później tą jakością odbitki barytowej, właśnie w ciemni, oglądało się to jak cudowny obraz, jak malarstwo, no już to zanika, tego nie będzie. Jest inny sposób Może myślenia. będzie. Znaczy, oczywiście, no, fotografia, zwłaszcza w Polsce, umiera. Tak. Bo Trochę tak, zgadzam się z tym. prostu to jest taka, no, McDonaldyzacja tego. Wszyscy robią wszystko, wychodzi jakieś koszmarne badziewie z tego. Nie ma właściwie rynku artystycznego, fotograficznego, zarówno takiego handlowego, jak i takiego, no, gdzie się porównuje jedną sztukę z drugą. Nie ma pisma artystycznego poświęconego fotografii, nie ma krytyków fotografii, nie ma szkół fotograficznych z prawdziwego zdarzenia, właściwie studiów fotograficznych z prawdziwego zdarzenia. No po prostu, no, nie ma nic, więc fotografia w tej chwili jest kilka osób, które robią swoje. I to mi się wydaje, że to jest jedyne wyjście, że nie trzeba patrzeć na to, co się dzieje, tylko robić swoje i coś tam po nas może ładnego albo mówiącego coś innym zostanie, bo nie ma innego wyjścia. Już chętnie bym obejrzał ciekawą
wystawę właśnie fotografii tradycyjnej, zbiorową. Nie myślę tutaj już o wystawach Ja indywidualnych, też. ale właśnie, żeby grupa fotografów pokazała takie prace, żeby one były na takim poziomie naprawdę wysokim, z dobrym kuratorem, który dociśnie fotografów i ta wystawa będzie dopieszczona w każdym Ciężko, calu. w tej chwili ciężko. Znaczy ja pamiętam z dawnych lat, no od czasu tego Adamsa, że zawsze co roku albo co parę lat była jakaś taka wystawa, która wstrząsała przynajmniej mną, no może innymi nie, ale która wywierała wrażenie. No ostatnia taka wystawa to była Bogdana Dziworskiego. Zresztą ja miałem duży w tym udział, ale no, zdjęcia Bogdana Dziworskiego i to było coś. Poprzednio była taka wystawa bodajże Gordona Parksa Tak, w Zachęcie. Świetna, świetna, tak. Pamiętam wystawę Ewy Rubinstein w Zachęcie. Pamiętam wystawę Józefa Sutka w Zachęcie. I to były wystawy, które rzeczywiście wyznaczały pewne etapy, że przed Sutkiem było tak, po Sutku, czy tam po Ewie Rubinstein i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili nie ma takich wystaw. W tej chwili są miałkie wystawy jakichś takich grafomanów fotograficznych, którzy sobie kupili aparat i im się wydaje, że już są artystami. Jakoś to w tej fotografii jest właśnie dziwnie. Facet kupuje aparat, dwa obiektywy i zostaje artystą. A jak się kupuje pióro wieczne czy maszynę do pisania, to się nie zostaje pisarzem od razu. No to jak to jest? Tak, masz rację. Prawda? Jak się kupuje farbki, to się nie zostaje malarzem. Tak. I ta fotografia jest strasznie... Zakup lajki nie tworzy... No wręcz przeciwnie. Stajesz się artystą, tak. Przeciwnie, no, zakup lajki. Tak, i to po prostu... Nie wiem, czy ta fotografia ściąga jakieś takie charaktery dziwne. Czy te dziwne charaktery ciągną do fotografii. Ja zawsze mówiłem, że fotografami zostają ludzie, którzy chcieliby coś stworzyć, a nie potrafią namalować konia. Jakby potrafili namalować konia, to by zdawali na Akademii Sztuk Pięknych, zostawali malarzami, grafikami, rzeźbiarzami czy tam czymś. A ponieważ nie potrafią tego konia namalować, to, to zostają jeszcze fotografami. Tak, to ta fotografia jest taki substytut artyzmu. Ale też wymagająca i... To się pozornie wydaje, że wymagająca. To oczywiście, jeśli mówimy o pewnym poziomie, to jest wymagające, ale ludzie jakby nie dążą do tego poziomu. No ale jeśli ktoś chce być artystą, albo nawet bardzo dobrym rzemieślnikiem, no to jednak to jest kawał wiedzy, którą trzeba zdobyć i dużo pracy, takich dupogodzin w sumie, które trzeba wysiedzieć w ciemni i tak się zdobyć, tylko wydaje, zdobyć swoich doświadczeń. Ja wszystkich fotografujących dzielę na trzy grupy. I tu zaraz mnie wszyscy przeklną. Pierwsza grupa to są realiści. To jakby ja bym się do nich zaliczał. To są ludzie, którzy bazują na realistycznym oddaniu rzeczywistości. I wyrażają się przez to, co pokazują, w jaki sposób, kiedy... o jakiej porze, w jakim momencie naciskają migawkę i tak dalej. To jest jakby taki pewien klasyczny nurt fotografii. Drugą grupą to są kombinatorzy. Kombinatorzy to są ludzie, którzy chcą być artystami za wszelką cenę, w związku z tym kombinują, jakby to szybciej zrobić. Czyli tak, tu wchodzi Photoshop, tu wchodzi drapanie, rysowanie, niszczenie, jakby wszelkie te, łączenie kilku zdjęć naraz. No wszystkie sztuki, które to zdjęcie uartystyczniają. To jakby to wszystko wynika z polskiej fotografii. Trzecia grupa to są pisarze. Otóż pisarze charakteryzują się tym, że na wystawie wisi wielki manifest artystyczny, okraszony tam jakimiś zdjęciami, bez
którego to manifestu byśmy w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Z manifestem dochodzimy do wniosku, że jesteśmy jakimiś kretynami niewykształconymi, nierozumiejącymi słowa pisanego. I właściwie polską fotografią to rządzą właśnie ci manipulatorzy i pisarze w tej chwili. Zresztą studia fotograficzne w Polsce też tak kształcą i pisarzy. A nie wynika to z takiego trochę lenistwa dzisiejszych czasów, że wszystko jest jakby podane, mamy internet. Oczywiście wynika, bo żeby zostać... Nie chce zdobywać własnych doświadczeń. Nie, żeby zostać realistą, to trzeba pracować, mieć tak. Warsztat. Przede wszystkim trzeba mieć warsztat, a potem trzeba zostać artystą. U nas jest troszeczkę odwrotnie. Zostaje się artystą, a jakoś tam z tym warsztatem będzie. Tu damy do labu, tu tam coś na Facebooku zobaczymy, jak się coś robi, jakoś będzie. Nigdy tak nie będzie. W jakiejś tam wyższej szkole w Niemczech to przez pierwsze 2 lata studenci zasuwali czysto warsztatowe tematy i to na filmie. Nie wolno im było wziąć cyfry do ręki, a to robili drzewo, a to domek, a to tam coś, po prostu póki nie osiągnęli mistrzostwa w tych banalnie prostych rzeczach. Dopiero jak osiągnęli, jak byli w stanie na 3-4 zrobić cokolwiek, co im kazano, to wtedy mogli się zajmować sztuką. U nas jest zupełnie odwrotnie. U nas ludzie się budzą się któregoś dnia, wyglądają przez okno, patrzą sklep fotograficzny. No to idziemy, zostaniemy artystą, kupimy sobie aparat i to kupimy sobie najlepszy aparat, który za nas będzie wszystko robił. Nie ma obróbki, nawet przy cyfrze. Obróbka jest szczątkowa najczęściej. Uważają, że skoro kupili aparat tam za ileś naście tysięcy, to ten aparat zrobi im świetne zdjęcia i te zdjęcia potem wiszą i straszą nas na różnych wystawach. Takiej fotografii mówimy nie. Dziękuję i myślę, że to jest idealne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Czyli takiej fotografii mówimy nie, ale aparaty kupujcie. Ale na film, aparaty na film. I ogólnie chodzi o to, żebyście ich tak naprawdę solidnie używali. Przeczytajcie instrukcje obsługi, bo to też czasami warto, żeby było wiadomo, co służy do czego. Przede wszystkim trzeba myśleć w trakcie fotografowania i niech ta fotografia będzie naprawdę doskonała. Oczywiście też fotografia tradycyjna nie może umrzeć, zawsze będzie lepsza od tej fotografii cyfrowej. To jest fotografia z duszą, jakby nie było. Inaczej się ją ogląda, inaczej się ją czuje i każde zdjęcie, które stworzycie, jest unikalne. Każda odbitka jest unikalna, została wykonana ręcznie, więc jest małym dziełem. Ja w trakcie mojego niedzielnego wykładu spytałem studentów, nie wiem ile było na sali osób, ze 40, kto z nich robi odbitki, wydruki. Nikt nie podniósł ręki. Okazało się, że większość tych wspaniałych osób uczących się fotografii na drugim roku studiów nie oglądało praktycznie nigdy swoich zdjęć na papierze. Tak, bo zdjęcia trzeba oglądać w postaci materialnej i ta postać materialna, oprócz tego, że jakby prezentuje tam jakiś punkt widzenia autora, ja uważam przynajmniej, że powinna być ładnym przedmiotem. Że to zdjęcie powinno być maksymalnie doskonałe technicznie. Nawet dla osoby, która nie czyta zdjęcia, takich osób jest dużo, które jakby nie są w stanie odczytać różnych znaczeń, które są w fotografii, ma być przede wszystkim ładnym przedmiotem. Ma budzić taką przyjemność estetyczną z oglądania ładnego przedmiotu. O właśnie. Słuchajcie, kupujcie fotografie, nie wieszajcie, nie wiem, plakacików w ramce z dużych sklepów meblowych. Ale nie kupujcie fotografii w Ikei. Nie, tej fotografii właśnie nie kupujcie. Ale właśnie nie kupujcie prawdziwą fotografię. To nie jest fotografia, to są jakieś wydruki oprawione w ramkę. Oczywiście są bardzo tanie i duże, więc ludzie kupują. Ale nie, kupujcie prawdziwą fotografię, kupujcie wydruki,
ręcznie zrobione baryty. To jest coś wspaniałego, jeśli to wisi na ścianie. Ja zawsze, jak ktoś pyta po co, ja mówię, zobaczcie na przykład na filmach amerykańskich, pokazują Tak, Nowy Jork tak. i tam na ścianie każdego biura, każdego mieszkania wiszą czarno-białe zdjęcia. I mówię, to jest piękne. To jest jakby nie mieć książek w domu, no po prostu to mieszkanie zaczyna być takim prawdziwym domem, jeśli otaczamy się przedmiotami pięknymi, przedmiotami, które no, do nas mówią. Oglądając dobrą fotografię, możemy patrzeć na nią codziennie, ona nam się nie znudzi. Codziennie będziemy widzieli coś innego na tym zdjęciu, coś, co nas zainspiruje do życia i do tego, żeby ten świat odkrywać na nowo. Także kupujcie, jeśli jesteście fotografami, wymieniajcie się też fotografiami między sobą. Po kilkudziesięciu latach będziecie mieli bardzo fajną kolekcję unikalnych rzeczy, bo wielu z tych naszych znajomych może okazać się w przyszłości wybitnymi artystami. Tak jak powiedział Konrad Poleś ostatnio, że kiedyś za portret Nowosielski nie miał kasy, żeby mu zapłacić, dał mu swój obraz, a potem jego córka za to kupiła sobie w centrum Krakowa dwupokojowe mieszkanie. Ale awantura w domu od żony była, że nie przyniósł kasy, tylko jakieś mazidło. No dobrze, kończymy. Bardzo dziękuję, Jurek, za super spotkanie. 1,5 godziny cudownej rozmowy o prawdziwej fotografii. Do zobaczenia, moi drodzy, za tydzień. Oczywiście do Jurka wpadajcie na warsztaty, wydruki, najlepsze na świecie. I jeśli bardzo chcecie mieć ze swoich negatywów perfekcyjne odbitki, to też oczywiście do Jurka, bo mało kto takie rzeczy robi. Tutaj dostajemy fajne komentarze. Świetna gwiazdka i święta, dobra okazja do wymiany fotografii. Tak, właśnie, to jest też okazja. A Tak, właśnie, prezent pod choinkę. a my mamy też na koniec taką niespodziankę. Pocztówka od Jurka, fotograficzna, proszę. I takie to święta. Do zobaczenia i spotykamy się oczywiście za tydzień we wtorek o godzinie 19. Pa. Do widzenia, papa. Pa.